spokojnie, spokojnie, spokojnie. Wziąłem swoje resztę. Spokojnie, spokojnie. Jesteśmy teraz sami, szanowni. Nie. Tak. Czyś ty oszalał? Zrywam z rodziną aż do siódmego pokolenia. Precz z mego domu! Precz! Żegnam was, rodzinko ma kochana. Adieu! Więc to nieubłagana prawda? Ze stryjkiem definitywnie skończony. Ależ mój drogi, ja do tego nie dopuszczę, żebyś ty miał być bez pieniędzy. No oczywiście, bo od kogoż ja bym pożyczał? Ach, a właśnie dzisiaj taką miałem ochotę na wystawny obiadek z likierkiem. A tu... Guzik z tego, co? Tak, właśnie. Kochanie. Trudno, trudno. Trzeba będzie szukać jakiejś pracy. Ale co robić? Ja nic nie umiem. Mon Dieu, ja także nic nie umiem, a jednak żyję. Tu się pożyczy, tam się pożyczy. Po prostu obrót obcymi walutami. Uwaga! Szczęście. No tak. Podkowa. Trzeba tylko splunąć trzy razy, zamknąć oczy i rzucić poza siebie. A co? Nie mówiłem, że podkowa przysi szczęście? No a teraz zapraszam cię. Przyjaciel się rozrzewnił. Nie, nie można. Jak interesnie? Źle, panie. No nie źle. Pan śpiewa wątły kwiatek, to wie pan, smutno się robi. Panie, na wesoło trzeba, no, ludzie przechodzą, będą plakać. A co pan takie cia, 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 cia. To jest prawda, panie. No prawda, natura. Widzi pan, repertuar nie jest odpowiedni. Tak. Ja mu to pokażę, jak to zrobić. Poczekaj. Trzymaj, tutaj się ucharakteryzuje. O, i odejdźcie, odejdźcie, odejdźcie. Ja wam to za tego, za... No, zamonstruję, o. Posłuchajcie mej piosenki i o litość błagam was, że one rzewne dźwięki wzruszą marmur, beton, glas. Przy do wyciągniętej ręki padnie grosz czy złotych 100. Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, grunt by jakoś, no już taki jestem. I dobrze, bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno, już taki jestem, zimny drań. A teraz grosik dla widzymnego. Dziękuję bardzo, dziękuję litościwa osobo. Jakie to czasy nastali, moja pani? Taki elegancki facet jest za ulicznego śpiwaka.
Paniunci pięknie dziękuję. No i forsa jest. Panie pan, nie ma za co, proszę. A proszę, to wie pan zawsze na wesoło. No. Ta rodzina sobie zarobiła. Daj no futro. Daj no futro, bo zimno, lolo. Mam. Co masz? Genialny pomysł. Julek, słuchaj. Co? Świetny. Doskonały. Lolo, jesteś genialny. Kapitalny. Ja sobie wyobrażam, rodzina moja chyba się wścieknie ze złości. Nie, Lolo, zrobimy tak. Ja sobie wyobrażam stryjka. A ciocia stypcia. Fajnie ludzi. Lolo, jesteś... No, dobrze, dziękuję. Mi z państwa tu zazdrości, mej rodzinki, stryjków, cioć. Powiem krótko i najprościej, gdyż że na nich do stukroć. Brak mi uczuć wszystkich złości, swoje z... Taki jestem, zimny drań i dobrze ten bez zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Uliczny śpiewa. Kuratele smarkacza. Ja tego nie przeżyję. O, kiszt, kodal. Moja niania nad kołyską tak śpiewała mi co dzień, że zdobędę w życiu wszystko i usunę wszystkich cień. No i prawdy była blisko, ale wtem jest właśnie w sęk, że chodzę sobie, nic nie robię i to jest mój wdzięk. Już taki jestem, zimny drań. I dobrze mi z tym bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Już taki jestem, zimny drań. I dobrze mi z tym bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. I dobrze mi z tym bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno. I dobrze mi z tym bez dwóch zdań. Już jestem taki zimny. Już taki jestem, zimny drań. I dobrze mi z tym bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno. Halo? Stryciu. Co ty wyprawiasz? Jak ty wyglądasz? Na miłość boską kompromitujesz całą rodzinę. Ja? Wróć do domu. Wróć do mnie, wróć do mnie, wróć ja do mnie. Ja zawsze dla ciebie. Zawsze. Będę kochał cię na życie. Tyle miłości. Tyle miłości. Znajdzie serce. Cicho, przestań urządzać operę na ulicy. Ludzie się schodzą i przyglądają. To co? Wróć do domu. A będę się uczył śpiewu? Nie. Będziesz pracował u mnie w biurze. Nie wrócę. Saluję twoją dłoń, monsieur. Już taki jestem, zimny drań. I dobrze mi z tym bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Paczki egipskich też. Czemu mi się tak pani przygląda? Pan jest taki podobny... Do kogo? Do jednego idioty. Do idioty? Ja? Tak. Wie pan, dwa tygodnie temu...
Więc to pani była. Co za dziwny zbieg okoliczności. A co? Nie, nic, tak. Śmieszna historia. Dlaczego? Ja tak sobie. Więc ja jestem tak strasznie podobny do tego idioty, co? Bardzo. No ale pan by się tak nie zachował. A nie, nie, znaczy ja nie, nigdy. Skądże znowu? Przepraszam, że ja tu wtrącam swoje alibi. Powiedz, co długo będę tutaj stojał w ogonku po te papierosy? Co jest, panno Zosiu? Sia? Bardzo ładne imię. Do widzenia, panno Zo... Do widzenia? Co to za osoba psi męskiej? Bardzo miły chłopak. Pardon? Pani pozwoli, panno Zosiu, że częściej będę przy papierosach. Proszę. Glas. Jednak kiedyś przyjdzie taki czas, że ci serce twe nagnie. Co to znaczy, każdy wie. Nie wiesz wtedy płakać, czy się śmiać. Chciałeś cały świat, oczy twoje lśnią, bo masz właśnie to, co miłością ludzie zwą. Tylko z tobą i dla ciebie wciąż serce o tym śni. Tylko z tobą i dla ciebie przez jasne życia dni. Raj na ziemi, serce w niebie, w tem szczęście musi być. Tylko z tobą i dla ciebie żyć. Nie mam czasu. Czeka na mnie mój trubadur. Co powiedziała, kto on jest? Pani wie, co powiedziała, kto to jest. To jest jej trubadur. Świnia. Panno Zosiu. Gorąco. Gorąco? No przynajmniej. Panno Zosiu, chciałbym pani coś powiedzieć. Niech mi pani nie wierzy, że ja nigdy w życiu w podobnej sytuacji nie byłem. Tak mi jakoś dziwnie, niewyraźnie. Chciałbym i nie wiem jak. Śmieszna historia. Po co ma się serce, każdy wie. Serce po to jest, by kochać się. Oczy mówią tak, serce drży jak ptak i ze szczęścia słów ci brak. Na co słowa tu nie trzeba słowu, prosto i od razu wszystko mów. Kochasz albo nie, jeśli nie to źle, jeśli tak wysłuchaj mnie. Tylko z tobą i dla ciebie wciąż serce o tym śni. Tylko z tobą i dla ciebie przez jasne życia dni.
Raj na ziemi, serce w niebie, w tem szczęście musi być. Tylko z tobą i dla ciebie żyć. Panie Szatyn! Przepraszam pana Zosię, ale sprawa jest rodzaju męskiego. Chwileczkę. Jestem człowiek delikatny, ale ja nie lubię, jak mi ktoś w parafię wchodzi. I znakiem tego proszę uprzejmie, panie Zosię, dla swoich celów nie zauważać. Sekunda. Przepraszam na chwileczkę. Chodźmy tam. Więc o co panu idzie? Grzeczność i dobra maniera to nie jest pierwsza hipoteka. Bardzo miło. To też subtelnie czynię pana uważnym, że pan nie jest z naszej dzielnicy i względem naszych dziewcząt wstęp zbroniony. No więc niby co? Więc niby po pierwsze, albo pan odejdziesz, ta, albo po drugie będę miał zaszczyt pana odwiedzać z bukietem w ręku, bo pan byś leżał zbity, skopany. W istocie? Nie, w szpitalu. Załatwić gościa. Tylko spokojnie. Bez rąk. Tylko spokojnie. Bez rąk. O! Daj pokój. Chodź do domu. Co będzie z takim łobuzem zaczynał? Chodź. Pan się nie boi Juśka? Jego się wszyscy boją. A ja nie. Pan jest bohater. O, kogo widzę? Czyżby znowu rada familijna? Julku. Słucham? Opamiętaj się. No. Co ty wyprawiasz? Jak to co? Pagórski stryj. Ależ kochany stryj. Powinieneś być dumny ze mnie. Pracuję. Chciałeś tego? Chcieliście wszyscy, żebym pracował. Otóż pracuję. A teraz robisz mi jakieś wymówki. Nie pożyczam pieniędzy, nie płacisz za mnie żadnych rachunków. Ja doprawdy nie rozumiem. Pracuję. No co prawda, nie mieszka się w pałacu, ale a jakoś... A jak można tak mieszkać? Można, można. Te tapety się do... No, nie mogłem lepszych znaleźć. Trudno. Bo już wszystko prawie było na dobrej drodze, a kuzynka mi z tapetami wylazła naraz. Coś, zaraz. Którego dzisiaj mamy? 10. A to świetnie, zaraz. Więc tak, jutro podkop pod bank. Pojutrze napad na kasjera. W razie czego to... Prawda? Podkop? Kasjera? Trudno. Trzeba z czegoś żyć. Zresztą krwawy Wojtek mi pomoże w tej robocie. Ma rutynę. 10 lat siedział w klatce. Jako więzień? Nie, nie, jako kanarek. O! Och, pardon. Państwo pozwolą? Owszem, pozwolą. Właśnie to jest krwawy Wojtek. Koma? Krwawy Wojtek jesteś. Bandziora i upiór. A, tak. Bandziora i upiór. Nie jedynego już zagitował. Co to znaczy? Pewnie szklasz. Krwawy Wojtek jestem, parbleu. Żaden szklasz. Morderca. Rabuję mężczyzn i morduję kobiet. Klociu, usuń się. I jak ja to robię? Komsa! Właśnie przed chwilą obrabowałem bank, wobec czego muszę posłać dyrektorowi kwiaty. Szukam więc kogoś,
kto by mi pożyczył 10 złotych. To może ja. Proszę, bardzo proszę. 50, proszę. Wydam resztę. I innym razem, innym razem. Bo ja wiem, ale w każdym bądź razie bardzo, bardzo miła dziewczyna. Maś, jak wyjdzie tego szarpanego w główkę, a ty go w nos. A ty? Ja go tutaj przyuważę. No Lolo, idziemy. Julek! Twój krawat. Co? Oj, jak uwiąz. Ale głupso, przecież nie idziemy na bal. Chodź. Nie, proszę cię, a proszę cię, ty idź pierwszy. Ja. Proszę cię. Dziękuję. I Julek! Ten twój szal jest taki nie a propos. Tak, taki nie pendant do całości, co? Sesa. To głupstwo. Idź pierwszy, nie będziesz go oglądał. No idź stary, idź. Redaktorze, krew to się tak lała ciurkiem. I podobno zabił ją na śmierć. Nie ją, tylko jego. Jego, tylko ją. I ją, i jego. Przepraszam panów bardzo. I teściowe podobno wykończył. Kompromitujący skandal. Jaka skandaliczna kompromitacja. Widzisz, patrz, co twój pan wyprawia. O rodzie Pagórskich. Jakże nisko upadł. Byłam niespokojna o pana. Naprawdę? Całą noc nie mogłam spać. Tylko myślałam o tobie. O panu. Panno Zosiu, zdecydujmy to nareszcie. Czy mam pani mówić ty, czy tobie mówić pani, czy ty mnie pan, czy pani mnie ty, czy ja pani pani, czy ty, czy pan, czy w ogóle, czy my, czy... Pewnie będziesz się śmiał ze mnie, ale od pierwszej chwili naszej znajomości wszystko wydaje mi się tak jakieś inne,
Egiptinki. A czy ty wiesz, co chciałbym ci teraz powiedzieć? A ty? Ja też. Bardzo tak. Pokaż jak. O, tu boli. Od wczorajszego. A tu? Tu nie. Tak, tak, tak. Gołąbki sobie gruchają, a ojciec głodny. No, Zosia. A, jest, 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 jest. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan zostaje u nas na kolec. Rozkaz. O, z rozkazu. Błagam, niech pani nie zatrzymuje auta. Ja wszystko pani wytłumaczę. Otóż ja jestem taki Don Juan samochodowy. Jak tylko zobaczę przystojną Chevroletkę albo cytrynę, to muszę się nią przejechać. No tak, ale to jest Packard. Packard. A rzeczywiście, no to nic nie szkodzi. Przejadę się Packardem. Skąd ja pana znam? No tak, przecież pan śpiewa po podwórkach. Tak. Od niedawna. Doktor kazał mi śpiewać na wolnym powietrzu, bo to podobno dobrze robi na struny głosowe. A w teatrze pan nigdy nie próbował? Nigdy. Nie? A chciałby pan? Bardzo. No, to ja mogę pana zaprotegować do tego teatru, w którym występuję. O pani! No, starczy to na pokój dam. Wiesz to dobrze sam, nic uroda nie pomoże, gdy ci sposobów brak. Choćbyś, bracie, był jak orzeł, to musisz wiedzieć jak. A jak? Zrób to tak. Najpierw popatrz mile, zrób to tak. Potem znów zaś ten znak. Masz dowodów tyle, że już ona zachwycona szepnie tak. Zrób to tak i nie trzeba więcej, zrób to tak. Przytul na jego ręce, no i fakt. Stał się już mniej więcej, mianowicie, że kobicie pieszczot brak. Bo na pozór sprawa jest skomplikowana, prosta zaś jak stół. Najważniejsze tylko to jest, proszę pana, byś nie był snu i aby pewnie czuł. Zrób to tak, ach, popatrz na nią mile, potem znów małą przytuliona chwilę, no i... Nie macie pojęcia, jak się za wami stęskniłem. Stęskniłeście? Tak. A już od kilku dni. A nie mogłem, byłem bardzo zajęty, szalenie zajęty byłem. Jakby się zmieniłeś? Ja się zmieniłem? Bardzo się zmieniłem, ale za to jestem szczęśliwy jak nigdy w życiu. Jesteś szczęśliwy, chociaż się ze mną nie widujesz? Tak, to jest nie. Jakby to wytłumaczyć? No nie widuję się, bo nie mogę się widywać. A to się niedługo skończy. Mój Boże, no. Ja tego nie mogę tak wytłumaczyć. To jest chwilowo tajemnica. Nic nie mogę tajemnica powiedzieć. Tajemnica? Tak. Przed nami? No. Co to może być takiego? A nic takiego, Zosieńko. Słowo ci daję, nic tak. Zosiu, chodź, pokażę ci coś. Stań tutaj i patrz się do lustra. Tak? Widzisz? Jak ty to robisz? Aha. To nie, trzeba mieć bardzo silne pluca. O, widzisz? No, zgoda już? No, się lubi. No, ale jutro o 12 będziesz miał czas. Mieliśmy iść na stawę. Jutro? Nie mogę. O 12. Ej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dwa, trzy, cztery, dwa, dwa.
akrobatycznego walczyka. Panusia nie jest. No wie pan? Czuję. No, nie mówić. Dosyć. Dziękuję, przepraszam. Jak się masz? Serwus. Bój się Boga, co ty tam z tą dziewczyną wyprawiasz? No cóż, tańczę. Ach, tańczysz. No zresztą wolę to niż te historie, o których pisali w gazetach, żeby takie kaczki puszczali. To straszne. No ale teraz stryjek już jest zadowolony. No i reszta rodzinki, ha? No tak, no. Co prawda marzyłem o innej karierze dla Juliana Pagórskiego. Buchalter. Ale ostatecznie teatr nie hańbił. To wie? Może z ciebie będzie jeszcze kiedy jaka... Sara Bernard. Panie Jurku, Irka już umie. Umiesz? No pokaż. Brawo. No teraz ja ciebie czegoś nauczę. Chodź. Prawym palcem uderzać, lewym posuwać i na odwrót. Tym uderzać, prawym posuwać i coraz prędzej, i coraz prędzej. To też potrafię. Potrafisz? Proszę cię bardzo, proszę cię bardzo. No. No, ale jednocześnie. No, śmiało. Julku, garszy na stylę! Już, przepraszam cię, stryjku, zaraz wrócę. Lecę, idę! Stryjku, mam ci jeszcze coś bardzo ważnego do zakomunikowania. Słucham cię. Siadaj. Otóż, kochany stryjciu, żenię się. Żenisz się? Z kim? Słuchaj. No jak ja. Zobacz, ta ręka... Nie, ty kręcisz do góry. Tak tą ręką, a... Idź, nie wolno. Palić nie wolno. Oj, boj się. Nie ma czego. Sprzedaję papierosy? Nigdy na to nie pozwolę. Siadaj. Teraz ja na siebie zarabiam i ja decyduję o swoim losie. Co takiego? Siadaj. Li tylko ja. Czy stryjek tego nie może zrozumieć, co to jest miłość? Stryjek nigdy nie kochał. Stryjku, żebyś ty widział, jaka ona śliczna, jaka ona miła, jaka ona... Zresztą ja mam jej fotografię. No popatrz. Co? Julek! Znowu mnie wolałem, przepraszam cię. Julku, co ty wyprawiasz? Ty moje oczko w głowie. Oczko? O! I na to nie będę żałował pieniędzy, panie Kropka. Kropka. O, z przecinkiem. Dobrze, panie Kropka, z przecinkiem. Więc mogę liczyć na dyskretne załatwienie sprawy. O, to jest dla mnie sprawa piramidalnie łatwa. W trudniejszych okolicznościach rozdzielałem pary miłosne. Ale tą sprawą, ze względu na pana,
zajmę się osobiście i własnoręcznie. Koniec. Kropka. Kropka? Mówił pan kropka. Kropka kropką, a kropka kropką. Aha. No to do widzenia, panie kropka. 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 A. Kropka, panie. Całe życie kropka. Jestem spokojny o wynik. Pani, jako doskonała aktorka, świetnie do pani zagra. Resztę umówi pani z panem Eustachem Paruskim. Dobrze, dobrze, panie Kropka. Kropka, łaskawa pani Kropka. Poprzedstaw... Że plan detektywa wyda owoce, tak samo jak istotnie. Za pomyślność naszego planu. Eustachy, brniesz? A pan nigdy nie interesował się kobietami? Ja, owszem. Tylko w literaturze i w sztuce. Tylko? Aha. A w życiu? Uprzedzam, że w razie rachuneczek ja... Nie. Płaci ten pan z wrótką. Z taką wrótką? Krwawy Wojtek! To taki? Bandyta! Zaraz, chwileczkę, panie Krwawy Wojtek. Chwileczkę, panie Krwawy Wojtek, błagam pana, chwileczka. Zdaje się, że mamy jakieś porachunki między sobą. Ja nic nie wiem, ja nic nie wiem. Jakichś 50 zł, tylko nie pamiętam, czy ja panu, czy pan. Panie, ja panu, ja panu. A to trzeba oddać, dżentelmen zawsze. Ja panu, proszę bardzo. Dziękuję. Pan nie ma za co, proszę bardzo. Proszę, pan będzie rad, proszę. Ojej.
Kochanie. Nie rozumiem. Więc on nie jest śpiewakiem podwórzowym? Nie, no skądże. Bogaty chłopak. Robi to dla fantazji. Lovelas. Zawraca głowę dziewczętom. Nie jedna płacze przez niego. A dla pani nie ma czasu, bo jest zajęty pewną aktorką. To nieprawda, panie Kropka. Kropka, proszę pani. No ale o ile pani nie wierzy, mogę pani to udowodnić. Musimy tam być o pierwszej. Panie Julianie? Słucham? Poproszę pana na chwileczkę. W tej chwili. Proszę zaczekać. Panie Julianie, chciałam pana zapytać. Mnie najdroższy. Ja? Jul. Tylko mój, tylko mój, tylko mój, tylko mój. O tamtej zapomniałeś, prawda? Jedyny, drogi, kochany mój, mój. No, widziała pani? Widziałam. Dziękuję panu, że mi pan otworzył oczy. Panie Kropka. Kropka. Panie Kropka. Co tu się stało? Wiem wszystko. O teatrze i w ogóle. Aj, szkoda. I ja bardzo żałuję. Bardzo żałuję. Że będziesz zadowolona? Zadowolona? Bardzo nieładnie, panie Julianie. Zawrócić biednej dziewczynie głowę, a potem... Myślałem, że pan jest trochę inny. Ależ... Bardzo nieładnie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. O tak, podmłodniałeś przynajmniej o 10 lat. Dzięki tobie, kochani. Tak? Kobieta w życiu mężczyzny, jak powiedział ten znany poeta, ale miał rację, o, miał rację. Kotecie. Wyobraź sobie, Julek pokazał mi taką sztukę i teraz całymi dniami męczę się, a nie rusz nic, nic nie wychodzi. A już umiałem prawie lewą, a tą, nie, to już, to znaczy, że prawym palcem, tak, a to,
jednocześnie. A propos, Julek. A wszystko dobrze. Ta jego donna, ta papierośniczka, uwierzyłaby wszystko. No i, ale wyobraź sobie, że znów ten przecinek, ten wykrzyknik, ten, jak mu tam, ten, ta kropka z przecinkiem jakimś. Krupka. A krupnik, ten krupka, tak, ten detektyw zakochał się w Zosi. Tak, nas miłość połączyła. O. Tylko z tobą i dla ciebie wciąż serce o tym śni. Tylko z tobą i dla ciebie przez jasne życia dni. Tak się masz, Julku. Witam cię. Dzień dobry. Juleczku drogi, otóż muszę się z tobą podzielić pewną radosną nowiną. Co ci jest? Co się stało? Więc ty ją naprawdę aż tak kochasz? Co stryjek może wiedzieć o miłości? No, rozumiem cię dziś jak nigdy dotychczas. Julku, ja nie mogę. Mnie gryzie. Mnie szarpie. Mnie dławi moje sumienie. Wszystko jedno. Niech się rodzina wścieknie. Powiem ci całą prawdę. Słuchaj. Na scenę, prędzej, prędzej, na scenę. Kogo pan mi szuka? Kwiaty na premierę dla pana Pawłowskiego. Ale dzisiaj generalna próba, premiera dopiero jutro. Jutro? A to nie szkodzi, ja poczekam. Zielony teraz. Garderobiana, prędzej te kostiumy. Tak, ale... Czerwony na kurtynę. Tak, kieruj. Dobrze, zgadź. Pagórski na scenę. Gdzie jest Pagórski? Proszę, nie. Julek gdzie jest? Co? Gdzie jest Julek? Nie ma Julka. On ich zamorduje, zabije wszystkich. Chodź, ułożyć. Przecież to są dowody rzeczowe. Ale cóż za piramidalne nieporządki, Franciszku. Gdzie są daktyloskopijne odciski pięciu palców, co? Odciski pięciu palców za chwilę znajdą się na pańskiej twarzy. Panie Krupnik. Kropka jestem, panie. Tu. Kropka. A właściwie czem panu mogę służyć? Czem? Dlaczego wtrąca się pan do cudzych spraw? Nie rozumiem. Nie rozumiem, ale ja teraz wszystko rozumiem. Zresztą stryjek mi wszystko powiedział. Tu nie ma co kiwać głową, panie. Pan się w tej chwili ubierze? No i co? I co? Pojedzie pan ze mną do Zosia, żeby jej wszystko wytłumaczyć, wyjaśnić. Nie pojadę. Nie pojadę? Zobaczymy. Ach, więc pan! No, o! My ze sobą pogadamy, panie Kropka. Krótka, pieśniarzu, Kropka! O,
proszę. A nie, pan będzie tu laskał. Ale pierwszy. Pan będzie laskał. Nie, 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 proszę bardzo. Kiedy ja tu jestem gospodarzem. Bardzo mi było miło poznać pana, panie Krup. Pupka. Proszę bardzo. Proszę bardzo. No? Pan Pagórski mocno mnie przekonał. Wszystko naprawię. Oko rozdziela, oko łączy. Lepiej, że wyjdzie za tego chłopaka. Chociaż z innej parafii, ale grypę ma. No, dziwa. Bądźcie szczęśliwi. Tak się o ciebie bałam, koteczku. Państwo pozwolą. Moja narzeczona. Jestem zimny drań i dobrze jestem bez powstań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem zimny drań.